Dzisiaj zagram sobie w gierkę, w której naszym zadaniem jest rozwalanie przeciwników mieczami. Na razie mam jakieś takie giga słabe drewniane miecze i w ogóle level, wbiliśmy teraz drugi level, mamy plus 1% na kryta. No i tutaj na razie możemy rozwalać takie jajka dziwne, z których pewnie jakieś potwory się będą wykluwać czy coś takiego. I ta gierka strasznie mi przypomina gierkę, która się nazywa Weapon Fighting Simulator i to chyba w ogóle jest podróba tej gierki, no ale zobaczymy, może też będzie ciekawa. Jakby wyskoczyło mi to na Robloxie, ma dobra ocena, więc wydaje mi się, że gierka będzie spoko. Musimy w ogóle uzbierać sobie 200 tych monetek, żeby tutaj móc otworzyć pierwsze jajko albo planetę, chyba planetę bardziej. I tutaj też mamy darmowe nagrody. Możemy sobie zakręcić kołem i za 2 minuty chyba drugi raz będziemy mogli, albo dopiero za 2 minuty będziemy mogli tym zakręcić, nie? Dopiero za 2 minuty będę mógł zakręcić. Ciekawe co, ile można tym kręcić w takim razie. Tutaj musimy sobie klikać w to wszystko, niestety nie ma żadnego auto, że to samo będzie bić. I w sumie tutaj te sągamy. Ciekawe do czego sągamy. Musimy jeszcze sobie tutaj tego potworka rozwalić. Ciekawe ile z niego końców wypadnie. On jest trochę już trudniejszy do rozwalenia, taka pszczoła jakaś dziwna. No, trochę więcej. Dobra, mamy 200 końców, więc możemy sobie otworzyć nasze pierwsze jajko i tu jest w ogóle jakieś kraftowanie tych mieczy. Ile w ogóle tego potrzeba, żeby to skraftować? Potrzebujemy 5, no dobra, no to jeszcze muszę 3 takie drewniane miecze ogarnąć. Otwórzmy sobie na razie jeden mieczyk i dosyć ciekawa animacja otwierania jest. Tu w ogóle są same drewniane. O, jakiś lepszy nam wypadł, na którego było trochę mniej procent i on ma 5 damage'u. A ile te moje mają? Moje mają 3, dobra, jeszcze musimy sobie ogarnąć jeden mieczyk, bo z tego co widzę tutaj można mieć 4 miecze założone. I teraz samo to bije. Wcześniej nie biło samo, ciekawe w sumie. Tu już sam nie wiem jak to działa, czy ja muszę klikać, czy nie muszę, no wygląda na to, że nie muszę klikać. Tutaj to wszystko samo rozwala. I ciekawe, czy są kolejne mapki. Z tego co widzę, są kolejne mapki. Za 7,5 tysiąca tych monetek jest kolejna mapka. No dobra, to trochę farmienia mamy. Ale ciekawe, do czego służą te gemy. Czy można coś upgrade'ować tutaj, czy tutaj są jakieś upgrade'y? Jakby no chodzę tutaj i nie widzę żadnych upgrade'ów, a więc jeżeli są, to są na kolejnej mapce, czyli musimy jeszcze trochę wyfarmić końców. I w ogóle już na 2 jajka mamy. Dobra, to otwórzmy sobie od razu 2. I tu można przeskipować jakby tą animację. O, tutaj klikamy skip i od razu mamy taki słaby mieczyk w sumie. Dobra, jeszcze jedno jajko. W sumie to planeta, chociaż czemu mi nie otworzyło tego, tu się cena zwiększa, czy jak to działa? Miałem 400 końców. Dobra, załóżmy sobie jeszcze ten. No i tutaj musimy sobie to wszystko porozwalać teraz. I tu widzę jeszcze takie jakieś boosty mamy, możemy sobie to zbierać i to chyba daje nam darmowego expa. Znaczy więcej expa, to jest chyba jakiś taki boost, że daje nam po prostu plus 20% expa. I z tego co widzę, to tutaj są takie jakby monetki z ikonką wybuchu, a więc weźmy sobie te monetki i zobaczmy co to mi da. Aha, to daje szansę na kryta nam. No to w sumie ciekawe, czyli prawdopodobnie mogłem to wszystko rozwalać sam, dlatego że po prostu podniosłem sobie jakiegoś takiego boosta. Tutaj mamy w ogóle boost na szybkość, dużo tych boostów jest i teraz dużo szybciej biegamy, tylko no jakby no to nie jest mi potrzebne, bo nie rozwalam tego wszystkiego na hita. Gdybym to na hita rozwalał, to może by nam się to przydało. Tutaj w ogóle są jakieś takie grzyby wielkie, które dużo HP mają, ale dobra, z tego co widzę mamy już 670 monetek i co ważniejsze, teraz możemy sobie zakręcić tutaj tym kołem, a więc sobie zakręćmy i dostaliśmy 500 monetek z tego i możemy znowu tym kołem zakręcić za 15 minut, a więc w sumie spoko. Dobra, sobie kilka, twórzmy tutaj jajek, może będziemy mogli coś przerobić. Przeskipujmy oczywiście. Uj, teraz w ogóle rare nam wypadł, teraz w ogóle epic nam wypadł, a więc coraz ciekawiej. Jeszcze tutaj brakuje nam tego mieczy, na którego jest 2%. No tutaj znowu ten drewniany, ale te drewniane są nam potrzebne, bo potrzebujemy 5, żeby przerobić je na jakiś lepszy stopień. Dobra, i na pewno już mamy 5 tych drewnianych mieczy, a więc wrzućmy to sobie do przerobienia tutaj. Dokładnie te drewniane mieczy, no i zobaczmy jak to działa. Aha, i tu da nam jakiś miecz, który po prostu ma 4 damage'u zamiast 3? No to tak niezbyt dobrze chyba. Dobra, załóżmy sobie ten, który ma 15 i jeszcze ten, który ma 8. No i teraz mamy już lepszy team. I ten najsłabszy tutaj założyłem, on daje 5 damage'u zamiast 4. Dobra, no to musimy jeszcze trochę te potworki rozwalić, żeby dostać się do kolejnej mapki. A może w sumie pójdźmy sobie te grzyby porozwalać. Zobaczymy ile za tego grzyba dostaniemy końców. No chyba trochę więcej końców się za niego dostaje. W ogóle w tej gierce nie widzę nigdzie game passów. Nie ma żadnej ikonki z jakby z shopem. A więc nie wiem, że ta gierka ma w ogóle game passy, bo ona jest w sumie nowa, więc może nie mieć. Może to jest jakaś beta czy coś. I tutaj w ogóle widzę, nam się nabije jakieś takie combo. Im więcej tych potworków rozwalamy, tym więcej będziemy w nie bicie. No jakby teraz to combo mi znikło, ale tutaj było takie combo właśnie. Dobra, ja teraz tak farmię do 5000 końców, żebyśmy mieli trochę jakby na tych mieczy i mam nadzieję, że wylecą nam jakieś dobre miecze, dzięki którym szybko przeskipujemy tą mapkę i pójdziemy sobie do kolejnej, bo tu jest w sumie dużo mapek, jak widzicie, a więc trochę do odblokowania na pewno w dzisiejszym filmie mamy. Dobra, w sumie to uzbieram nawet 6000 prawie na tą kolejną mapkę, ale wydaje mi się, że lepiej sobie za wszystko otworzyć tutaj te jajka, żebyśmy jak najlepsze pety mieli, bo jeszcze musimy je przerobić, a więc dobra, ja sobie wszystko otwieram, zobaczymy, czy coś ciekawego mi wypadnie. O, na starcie już epic nam wypadł. Dobra, otworzyłem za całe siano i zobaczmy, jakie bronie mamy. Tutaj mamy w ogóle kilka tych epickich, możemy w sumie sobie full team tych epickich założyć, ale musimy jeszcze wszystko pomerżować to słabsze. No tutaj tego dużo mamy do merżowania. Chociaż tutaj możemy kliknąć merge ala, więc w sumie to jest lepsza opcja. No i teraz mamy takie miecze, tylko tutaj 5 potrzebujemy, żeby znowu to zmerżować. Jeszcze moglibyśmy sobie to zmerżować, ale tego się nie opłaca. Zostawmy sobie to na razie w taki sposób, mamy same epickie bronie. Teraz musimy sobie uzbierać siano na kolejną mapkę. I zobaczymy, czy tam będą jakieś upgrade'y, czy coś takiego, mam nadzieję, że tak. No i teraz to powiem wam, idzie, teraz to ładnie.
nie idzie. Musimy już, o właśnie, tutaj prezent jest. Musimy tym prezentem tutaj zakręcić i dostaliśmy 400 końców i 500 gemów. No jakby nie za dobre nagrody są w tym kółku. Mam nadzieję, że jak wbijemy wyższy level albo kolejne mapki odblokujemy, to będziemy mieć lepsze nagrody. Teraz w ogóle widzę, że był jakiś restart i zmienili cenę mapki, a więc spoko. Możemy sobie za 4 koła teraz odblokować, a więc oczywiście odblokujmy. No i mamy kolejną mapkę i tutaj kosztuje jakby planeta 1500 tych końców, a więc możemy sobie jedną skrzynkę otworzyć, zobaczmy co nam wyleci ciekawego. Na pewno lepsza broń niż moja, ale najgorsza niestety nam wyleci, ale przynajmniej nie drewniana. Tutaj mamy przynajmniej jakieś miecze, które są troszeczkę lepsze, chociaż tak go założyć nie mogę. On daje 12, moje dają po 15. No dobra, no to musimy jakąś lepszą ogarnąć sobie. I teraz tutaj widzę, pojawił się przycisk auto-atak i jakby to nam samo atakuje. Wcześniej tego przycisku nie było. I tutaj te potworki są dużo silniejsze z tego co widzę. I tu są też enchanty, a więc spoko. W końcu coś będziemy mogli robić z tymi gemami. Tylko jak to działa? Tutaj możemy sobie kupić enchant za 500 jakby gemów. I to chyba nie daje mi enchant jakby na broń, tylko na moją postać chyba. No i mam jakiś taki enchant. I dostaliśmy plus 13% jakby damage'u. I możemy sobie założyć ten enchant? Aha, możemy sobie na broń ten enchant założyć. No dobra, no to powiedzmy tutaj chcę założyć ten enchant. I chyba w takim razie mamy ten enchant na tej broń. Dokładnie tak, a więc powiem wam, że fajnie te enchanty w tej gierce działają. Trochę inaczej niż jakby normalnie. Dropicie sobie enchant i później decydujecie, na jaką broń chcecie go tak naprawdę założyć. Ile w ogóle potrzeba tak naprawdę, żeby odblokować teraz kolejną mapkę? 45 tysięcy, no dobra, to trochę więcej, ale też nie jakoś tak giga dużo. I w sumie czy coś tutaj innego jest oprócz tych enchantów? Tutaj coś mamy, podwójne gemy, możemy sobie za robuxy kupić. Dobra, chwilę ponawalam te skrzynki, żebyśmy zarobili trochę więcej końców. Oj właśnie, czy prezent mogę sobie jakby odebrać? Nie, za 3 minuty dopiero. Dobra, to teraz tak przynajmniej na kilka planet sobie uzbieram, żebyśmy mieli na trochę lepsze bronie. Dobra, uzbierałem 10 koła, więc mamy już na kilka jakby tych planet i tutaj możemy jeszcze prezenty zakręcić, zobaczmy, czy teraz wyleci nam coś więcej. Teraz 1500 końców nam wyleci, a więc no trochę więcej niż wcześniej, bo wcześniej po 500 nam leciało i w sumie mamy nawet na trochę więcej jajek niż myślałem, bo myślałem, że tu są jakby za 2000 końców, w sumie nie jajek, tylko planet. Znowu tutaj coś dziwnego jest, aniżeli jajka, więc znowu będę się mylił. Dobra, będę to skipować. Jak coś ciekawego mi wyleci, to wam to pokażę. Oby wyleciała nam jakaś broń, chociaż na którą jest 15%. No i taka nam wyleciała i ta już daje 32, no to ta już jest dużo mocniejsza niż moje bronie. No i powiem wam, że praktycznie same te najsłabsze mi niestety wyleciały, ale i tak teraz możemy poprawić nasz team, no i na razie to wygląda w taki sposób. Te bronie w sumie poszedłbym sobie jakby skraftować tutaj do pierwszej mapki, bo i tak możemy sobie założyć lepsze, znaczy prawie lepsze. Tutaj musimy sobie podejść, oj, w sumie te też możemy skraftować, więc sobie oczywiście skraftujmy i jeszcze tutaj te epiki z poprzedniej mapki. Dobra, jak to teraz będzie wyglądać? Załóżmy sobie najlepsze bronie. No i teraz na razie mamy taki team. Troszeczkę się to poprawiło, ale musimy jeszcze więcej wydropić i tych enchantów może sobie więcej ogarnimy, bo mamy 4700 gemów i ja mogę znowu prezentem zakręcić? Nie, tutaj mi się pokazuje, za 10 minut będę mógł. Oj, tutaj w ogóle expa możemy sobie pozbierać. To nam chyba daje plus 20% expa, tak mi się wydaje. Dobra, ale ogarnimy kilka tych enchantów, żebyśmy mogli sobie ulepszyć te bronie. I tutaj jest w ogóle jakiś enchant plus, o co tu chodzi? Wyleciało nam coś takiego, tutaj jakiś enchant plus jest, nie wiem jak to działa. Ha, za 50 tysięcy diamentów jakieś lepsze rzeczy możemy sobie ogarnąć, no ale tylu to nie mam niestety. Oj, teraz nam fajny enchant wypadł na coins, no to jest przydatne w sumie. Dobra, trochę porobiłem sobie tych enchantów, teraz sobie jakby wbijmy do broni te enchanty. Może tutaj ten wbijmy sobie. Tutaj jeszcze są jeszcze jakieś ciekawe, takie w ogóle giga słabe mi też powypadały. Tutaj tego też wbijmy. W ogóle czy da się dwa enchanty wbić do broni? Ciekawe, czy dwa teraz mamy? Nie, jeden da się, czyli jeden zmarnowałem niestety. Kurczę, szkoda, że ten na gemy zmarnowałem. Nie myślałem, że to tak działa niestety. Dobra, mniejsze. Reszta enchantów jest słaba, więc dalej farmimy coinsy, żeby odblokować kolejne mapki. W ogóle ten mieczek się fajnie świeci. Chyba dlatego, że ma w sumie ten enchant. Ten enchant taki efekt fajny daje, jakby tej broni. Dobra, farmię dalej, żebyśmy mogli sobie zmerżować to, bo jak na razie, no, troszeczkę jeszcze nam brakuje. Dobra, teraz mamy 15 tysięcy coinsów. Oby tym razem coś fajnego wypadło, bo tutaj jeszcze mamy taką broń, na którą jest 4,2% i jeszcze ani razu ta broń nam nie wypadła, więc mam nadzieję, że tym razem nam wyleci. Prawie była ta broń, już widziałem tą broń. No ale dobra, mamy przynajmniej rera, który też jest oczywiście dobry. No i niestety unlucky otworzyłem za wszystko i dalej nie mamy tej broń, na którą jest 4,2%, ale teraz już będziemy mieć full team rerów. A więc no jakiś tam progres zrobiliśmy. I muszę w sumie pomerdzować te wszystkie bronie. Chociaż chyba nawet nie ma sensu, bo one i tak będą dawać mniej. Bez sensu jakby to przerabiać. Pójdźmy sobie podropić jeszcze enchanty, bo musimy jeszcze tutaj 3 enchanty wbić na tych broniach. Mamy tylko jeden enchant. No i niestety takie dosyć słabe enchanty mi wbiły tutaj gdzieś na damage. Mamy jeden, to sobie go tutaj wsadźmy do tej broni. I gdzieś jeszcze był jeden na damage. No i jeszcze jest tutaj, no to też wsadźmy sobie do tej broni. Dobra, teraz jakieś tam enchanty powbijałem wszędzie i w ogóle pokażę wam jeden fajny efekt. Zobaczcie, jakie w ogóle te enchanty mają efekt. Jak sobie atakujecie, no to takie właśnie jakby różne rzeczy tutaj się pojawiają od tych właśnie enchantów. Powiem wam, że fajnie to zrobili w tej gierce. No i teraz dużo szybciej wszystko rozwalam z tego, co widzę. Dobra, teraz farmimy może te 45 tysięcy, żeby kolejną mapkę odblokować. Zobaczymy, ile mi to zajmie w ogóle. Tutaj możemy tym zakręcić? Nie, za 22 minuty dopiero. No to trochę musimy poczekać. Dobra, i udało się uzbierać
grać na tą mapkę zajęło mi to jakieś 10 minut i zobaczmy, co ciekawego na tej mapce znajdziemy. Czy znajdziemy jakieś enchanty czy coś i widzę, że ta mapka jest duża dosyć. I tutaj mamy jakby planetę za 8000 końców. Tu jest w ogóle jakaś AFK arena, więc ciekawe w sumie, co to jest. Tu można pewnie awkować, no bo jak sama nazwa wskazuje, ale zobaczmy, gdzie nas przeniesie. Aha, tutaj po prostu możemy sobie awkować tak bez niczego, no i co jakiś czas będziemy dostawać tutaj coins. No ale no to jest w sumie słabe. Wolę sam sobie grać. Dużo więcej na pewno zarobimy. Dobra, teraz musimy wyfarmić te 8000 coinsów na tą planetę. W sumie to zakręciłem sobie kółkiem i zobaczcie, co się stało. Mamy 49 tysięcy coinsów, a więc no dobra, nie musimy farmić jednak tych 8000. I teraz wypadła nam jakaś taka broń i zobaczcie, że tu uncommon daje 80, a więc tu jest przeskok duży. I teraz w ogóle jakaś epicka nam wypadła i 240. Daje, no to tu są już mocne bronie. I teraz jakiś rare 128, a więc teraz progres mocny zrobimy w tych broniach. Zakładamy sobie najlepsze, no i zobaczcie sami, ile teraz to daje. Teraz od razu możemy sobie pójść tutaj na te skorpiony, ale powiem wam, że dosyć mało z nich końców leci z tego, co widzę. A więc dalszym progresem zajmiemy się w kolejnym filmie, a w tym to będzie na tyle.